W starej wierzbie nad brzegiem rzeki żył sobie mały diablik. Jak się zwał, tego nawet on sam nie pamiętał, bo od maleńkości wszyscy nazywali go pechowym diabłem. A to dlatego, że diablik ów miał niesamowitego pecha. Od różki miał takie króciusieńki, a to wszystko dlatego, że ciągle musiał je o coś złamać, o gałęzie, o konar, o kamień, odrastać mu nie nadążyły. Jego ogon cały był obszarpany i postrzępiony, bo gdzie nie poszedł, tam zawsze wsadził go w jakieś osty, ciernie, a raz nawet w pułapkę na niedźwiedzia. A jego twarz obdrapana i poobijana, bo gdzie nie wyszedł, tam a to się przewrócił, a to się z kimś zderzył. No pech prawdziwy. Ale żeby ten pech jego tylko się trzymał, to można by go było chociaż żałować. Niestety, pech naszego diablika przenosił się na wszystkich, do kogo się tylko nie zbliżył. Nawet w piekle go przez to nie chcieli. Bo a to smołę z kotłów powychlapywał, a to zamiast dorzucić drew do ognia, to go zagasił. A czara goryczy przelała się wtedy, kiedy miał widły podać księciu piekielnemu, samemu Lucyferowi. I tak się pechowo stało, że miast mu je podać, na tron położył, a książę usiadł i możecie się domyśleć, co było dalej. Toteż mieszkał nasz diablik w wierzbie nad rzeczką i samotny był ogromnie. Dlatego też co wieczór siadywał nad tą rzeczką i gorzko płakał. Także okoliczni ludzie dziwili się, co się dzieje, że woda w tej rzece jest słona. Razu pewnego siedział nasz diablik jak zwykle nad rzeką i łezki ronił, biadając nad swoją dolą marną, kiedy posłyszał nagle jakiś inny płacz. Poszedł za jego głosem, patrzy, a na brzegu rzeczki siedzi mała sierotka gęsiareczka i rozpacza. Podeszło do niej nasze diablisko i pyta, co się stało. A gęsiareczka łzy przełykając opowiedziała, jak to lisnie cnota wszystkie gąski, którymi się opiekowała, wydusił. A gospodarz, którego to gąski były, na żadne tłumaczenia nie zważał, tylko dzieweczkę ze służby wyrzucił, a i jeszcze powiedział, że jak mu za te gąski nie zwróci pieniędzy, to ją do więzienia wtrąci. A skąd ona ma wziąć pieniądze na jedną choćby gąskę, skoro sierotka, o całym statku nie mówiąc? Tak dzieweczka szlochała, tak rozpaczała, że aż w naszym diabliku coś się w środku ścisnęło. Postanowił więc, że musi coś zrobić, żeby jej pomóc w niedoli. A na dobry początek, czym prędzej odszedł od tej rzeczułki, bo pomyślał, że jak jego pech na dzieweczkę przejdzie, to jeszcze biedna gotowa do rzeki wpaść. Zostawił ją więc szlochającą jeszcze, a sam poszedł do lasu poszukać lisa niecnoty. Kiedy lis z norki wyszedł, to nawet nie poczuł, jak nasz diablik na grzbiet mu wskoczył i mocno się jego sierści uchwycił. Bo diablik był malutki, ale jego pech ogromny. Od tego momentu, czegokolwiek lis się nie tknął, wszystko szło nie tak. Poszedł lis nocą do kurnika, żeby kurę sobie złapać. To go wszystkie kury przegoniły, a i jeszcze pies stróżujący na koniec skórę przetrzepał. Poszedł lis do lasu, zaczaił się na małego zajączka, a tu nagle myśliwi polowanie rozpoczęli i ledwo cały z życiem uszedł. Poszedł lis nad rzekę, żeby może jaką rybkę albo raka choćby złapać. No się poślizgnął i tylko skąpał i wody opił. Po kilku dniach był już tak wygłodniały i tak zabiedzony, że westchnął tylko ciężko. Ki diabeł się do mnie przyplątał? I wtedy nasz pechowy diablik
pokazał mu się i powiedział tak. Będziesz li się behaniał, dopóki ja przy tobie jestem, a ja stąd się nie ruszę i cię nie zostawię, bo musisz mieć karę za to, żeś biednej sierotce gęsia reczce wszystkie gąski wydusił. Lis przepraszać zaczął i poprawę obiecywać. Mechowy diablik słysząc to, podrapał się po łepetynie i mówi tak. W takim razie, lisie, jak się chcesz poprawić, to biegnij na łąki nad rzeką i dzikich gęsi nachwytaj. Ale żadnej nie zaduś, wszystkie muszą być żywe, zdrowiutkie i tłuściutkie. Zrobisz z nich nowe statko dla sieroteczki gęsiareczki. I pamiętaj, jeżeli jeszcze raz się do niej zbliżysz i jakiegokolwiek kłopotu narobisz, to ja cię znajdę i już pech cię nie opuści. Obiecał lisek poprawę, popędził na łąki i zaczął nowe statko gęsiareczce zbierać. A pechowy diablik, nie czekając, poszedł szukać tego złego gospodarza, który dziewczynkę ze służby wyrzucił i więzieniem straszył. Nikt go we wsi nie lubił. Takim był ten człowiek nieużytym mrukiem. A jak go diablik znalazł, to mu za koszulę wskoczył. I od tego czasu gospodarzowi wszystko przestało się udawać. Jego zboże, co się na polu złociło, grad wytłukł z jasnego nieba, bo chmury żadnej nikt nie widział. Jak pojechał kiedyś na targ, żeby sprzedać krowę czy świnkę, to zawsze musiała mu uciec, także jej znaleźć nie mógł. A jak któregoś wieczora z karczmy wracał, to go jacyś zbójcy napadli, z pieniędzy obłupili, ledwo z życiem uszedł. Po tygodniu tej mordęgi gospodarz westchnął głośno: ki diabeł mi się przyplątał! A wtedy nasz pechowy diablik i jemu się pokazał i mówi tak. Za to, że gęsiareczkę, sieroteczkę ze służby wyrzuciłeś i że więzieniem straszysz, teraz pech nie opuści cię do końca życia. Gospodarz przestraszył się i zaczął przepraszać, poprawę obiecywać. Diablik wysłuchał go i zgodził się już go nie dręczyć, jeżeli gospodarz pójdzie i sierotkę z powrotem do służby przyjmie. Jak diablik powiedział, tak się stało. Ale gospodarz złym okiem zaczął na sierotkę patrzeć, a zwłaszcza na jej gąski, co to jej lisek przyprowadził. Poszedł do sieroty dnia któregoś i mówi: do służby cię przyjąłem, do więzienia nie trafisz, ale za gąski moje, co ci przepadły, twoje statko oddać mi musisz. Sierotka łzami się zalała, ale co było robić? Gospodarz każe, ona słuchać musi. Poszła jednak nad rzeczułkę, znowu łzami się zalewa i znów usłyszał ją nasz diablik pechowy. Jak tylko diablik usłyszał co i jak, natychmiast poszedł do tego złego gospodarza i na przyzbie się przyczaił. A jeszcze tej samej nocy przyszła ogromna burza z piorunami, które waliły tylko w chatę złego gospodarza. Także cała spłonęła. A gospodarz ze wsi musiał uciekać, bo nikt nie chciał mu pomóc. Kiedy ludziska ze wsi dowiedzieli się, komu to zawdzięczają, natychmiast do wierzby poszli i zaczęli diablikowi dziękować. A jemu tak miło się z tego zrobiło, że postanowił swojego pecha na pożytek dobrym ludziom wykorzystać. I kiedy pojawiał się jakiś oszust, złodziej czy inny rozbójnik, to diabełek wskakiwał mu za koszulę i tak mu się pechem naprzykrzał, że tamten w mig brał nogi za pas. Jeśli więc kiedyś jakiś pech was spotka, to zastanówcie się dobrze. Może wy też coś przeskrobaliście i pechowy diablik siedzi wam za koszulą? Serdecznie dziękuję za wysłuchanie czwartej bajki z projektu zrealizowanego w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca, o których mogłaby powstać kolejna historia, to zróbcie ich zdjęcie lub rysunek i wyślijcie je na adres bajkodzieje@gmail.com. Nie zapomnijcie o dołączeniu zgody na ich publikację w internecie, podpisanej przez osobę pełnoletnią.